firmy, to rok 79. Wówczas powstał pierwszy zakład poligraficzny w powojennej historii, że tak powiem, Pelpina, bo tradycje drukarstwa w Pelpinie są o wiele dłuższe. W 79. powstał zakład małej poligrafii. Dwa lata później powstała drukarnia decyzjalna. W roku 98 roku zostały te dwa podmioty połączone i od 98 funkcjonuje jeden silny zakład poligraficzny w ramach wydawnictwa Bernardinum drukarni. Używamy tych produktów, kiedy ja 10 lat temu zaczynałem tutaj pracę i na przestrzeni tej dekady to właściwie tylko raz zdarzyła się sytuacja, że mieliśmy kontroler inny niż EFI, ale na to, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to EFI na pewno wygrywa jakością programowania, jego intuicyjnością, przejrzystym interfejsem i oferowanymi funkcjami. No nigdy nas nie zawiódł, na pewno można powiedzieć. Jakie mają zalety? No takie jak wymieniłem wcześniej, oczywiście szybkość, bo te urządzenia też ewoluują, się rozwijają. Prace są przetwarzane naprawdę w satysfakcjonującym tempie. I też pojawił się nowy spektrofotometr, nowszy model S2000. Razem z pakietem oprogramowania, który mamy, to pozwala nam na mierzenie koloru, dodawanie swoich własnych kolorów punktowych. Czasami zdarza się, że trzeba coś dodrukować, spasować, albo jeżeli jest dodruk pracy, która wcześniej była wydrukowana w większym nakładzie, a klient chciałby czy zewnętrzny, czy my sami wpuścić to ponownie, tylko powiedzmy sobie z 200 egzemplarzy, to dzięki tym narzędziom jesteśmy w stanie uzyskać kolorystykę taką, jak wyszła z druku offsetowego. To pozwala na pomiar, na dopasowanie. Naprawdę fajna sprawa. Cyfra. To jest tak naprawdę wielka drukarka, to jest komputer. Tam bez podstawowego i porządnego oprogramowania nie ma w ogóle co startować. No, EFI takie porządne oprogramowanie robi. Super się z tym pracuje i to na pewno jest bezproblemowo. To trzeba przyznać, że jeśli chodzi o kontrolery czy spektrofotometry EFI, no nie było nigdy takiej potrzeby, żeby serwis wzywać, jakoś to naprawiać, cokolwiek. I nie powoduje przestojów w pracy. Bardzo to jest naprawdę dobrze pomyślane i zorganizowane. I są to narzędzia, które zapewniają na jakość, o której dzisiaj właściwie na rynku poligraficznym dzisiaj już nie dyskutuje, to jest 1030, co trzeba naprawić. Teraz jednym dyskusjonalnym narzędziem walka klienta to jest cena, szybkość reakcji, realizacji zlecenia. Także tutaj na pewno dzięki tej współpracy osiągnęliśmy nasz cel biznesowy, jakim było to, aby płynnie połączyć te dwie techniki druku cyfrową i offsetową.